Poranne pytania Radio Olsztyn. Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Połączyliśmy się dzisiaj z Januszem Cichoniem, posłem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i byłym wiceministrem finansów. Witamy serdecznie, panie pośle. Witam, dzień dobry Państwu. Jest z nami też pan poseł Wojciech Kossakowski, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zaczniemy od listu 51, listu, który podpisał pan poseł Janusz Cichoń jako jedyny parlamentarzysta z Warmii i Mazur. W tym liście skierowanym do członków Platformy Obywatelskiej i do władz Platformy Obywatelskiej 51 parlamentarzystów tego ugrupowania pisze: dotarliśmy do punktu krytycznego. Jako państwo i naród żyjemy w chaosie, napięciu, obawie o zdrowie i życie najbliższych. List, który w pewnym sensie chyba krytykuje to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej. Więcej chyba na ten temat powie nam w tej chwili pan poseł Janusz Cichoń. O co chodzi z tym listem i do kogo tak naprawdę ten list został skierowany? No, z tego cytatu, który pan przytoczył, no, wynika dość jednoznacznie, że ten list się zrodził z oceny tego, co dzieje się z polskim państwem i z troski o to polskie państwo i Polaków, Polki Polaków właśnie. Bo punkt wyjścia to jest nasza diagnoza obecnej sytuacji. Uważamy, że polskie państwo jest dzisiaj w rozkładzie, że państwo polskie zniszczone tak naprawdę przez PiS. Mamy do czynienia z przenikaniem się środowisk przestępczych ze środowiskami PiS-u właśnie. Że mamy dziwne relacje ludzi powołanych na kluczowe stanowiska w Ministerstwie Finansów, ale także w służbach specjalnych ze światem przestępczym. Że mamy parasol ochronny tak naprawdę, jeśli chodzi o prokuraturę, nad wieloma dochodzeniami i śledztwami, które się zupełnie nie posuwają, a przestępcy coraz bardziej rozzuchwaleni. No i mogę mnożyć przykłady od skoków i skoku Wołomin, który nam coraz to wraca, na afery w KNF-ie, chociażby mafia w Ministerstwie Finansów, która kasę na przestępczą działalność wzięła ze świata przestępczego, no i utajnienie na przykład tego procesu. To, co się działo z zakupami, jeśli chodzi o pandemię i respiratorów i maseczek, no mnóstwo tego typu sytuacji, które no, świadczą o tym, że państwo jest w fatalnej dzisiaj kondycji i PiS ma w tym gigantyczny udział. To, co się dzieje w gospodarce, to jest jakby zupełnie inna jeszcze kwestia, ale też na to w tym liście zwracamy uwagę, bo no, mamy do czynienia z zapaścią inwestycyjną na skalę, jaką nigdy od 90 roku do czynienia nie mieliśmy. To znaczy, że zjadamy swój ogon. Znaczy, jeśli by nie ten czas inwestycji rządów Platformy Obywatelskiej, jeśli by nie te 8 lat, to dzisiaj bylibyśmy jeszcze w gorszej sytuacji. Panie pośle, bo już słyszę do mikrofonu rwie się pan poseł Wojciech Kossakowski. W ostatnim miejscu w Europie jesteśmy, oto podcinamy gałąź, na której siedzimy, a jednocześnie wydajemy pieniądze na ostrą rękę, wydajemy nie wiadomo po co, tracimy, nacjonalizując polską gospodarkę, coraz więcej w niej państwa. Pan poseł Wojciech Kossakowski teraz bym poprosił. Coraz więcej w niej PiS-u tak naprawdę. Panie ministrze, pozwólmy pan Wojciech Kossakowski aż zakasłał z wrażenia. Panie redaktorze, no szanowni państwo, no z całym szacunkiem dla kolegi Cichonia, ale to, co mówi, to jest tak bzdurne. Jak można mówić, że państwo jest w rozkładzie i poprzednie 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej ratowało Polskę. No i ten list, no przecież ten list nie jest napisany dlatego, że w Polsce jest źle, tylko dlatego, że właśnie dlatego nie radzi sobie z zarządzaniem własną partią. Panie pośle, szanowni państwo, no wszyscy widzimy, tak, jak Polska w ciągu rządów Prawa i Sprawiedliwości się zmieniła, jak obniżył się stan ubóstwa w Polsce, szczególnie wśród dzieci, wśród rodzin, które wcześniej za rządów Platformy Obywatelskiej nie miały podstawowych pieniędzy na przeżycie, na plecaki, na wyjazdy dzieci, chociażby dlatego, że prowadziliśmy program 500+, to się zmieniło. I szanowni państwo, no Platforma cały czas mówi o tym, że jest źle, ale żadnego pomysłu na to, żeby było lepiej, nie przedstawia. Mają problem ze swoim przywódcą Borysem Budką, nie wiedzą, co z tym fantem zrobić.
Platforma wpędziła się taki problem, głosując przeciwko KPO, głosując przeciwko pieniądzom dla Polski, 770 miliardów. Ale pan teraz kłamie, panie pośle. To jest skandal, żeby panie pośle, ale niech pan nie przekłamuje, bo już pan kłamuje rzeczywiście. Panie pośle, z tych pieniędzy będą korzystali tak samo pana dzieci, pana wnuki, wszyscy. Głosowaliście przeciwko pieniądzom dla Polski. Po czym mówicie, że w Polsce jest źle? No to po prostu trzeba się zdecydować. Albo chcemy naprawiać Polskę, chcemy, żeby Polska dostała te pieniądze, albo narzekać. Wy potraficie tylko narzekać i chcecie doprowadzić do tego, aby ten rząd za wszelką cenę obalił. Pan poseł Janusz Cichoń, chciałbym, żeby teraz się odniósł do tego, o czym mówił pan Wojciech Kossakowski, ale część komentatorów, panie pośle, odbiera ten list jako list skierowany właśnie przeciwko władzom Platformy Obywatelskiej. Też, że to jest bunt, forma buntu. Broń Boże, nie przeciwko, ale wskazujące na to, list wskazywał na to, że powinniśmy także uporządkować własne struktury, uruchomić debatę, zmobilizować ludzi, stać się rzeczywistym liderem opozycji, żeby stawić odpór temu, co się dzieje w państwie PiS dzisiaj. I niech pan poseł nie kłamie, bo to nieładnie. My się wstrzymaliśmy od głosu, nie głosowaliśmy przeciw. Przeciw głosowała część PiS-u. 20 posłów PiS-u zagłosowało przeciw. Znaczy Zjednoczonej Prawicy, jak pan chce. Ale generalnie my i Polacy patrzą na rządy PiS-u. I 20 posłów PiS-u zagłosowało przeciw. My chcieliśmy uporządkowania procesu. I dlatego się wstrzymaliśmy od głosu, bo nie ma gwarancji, że te pieniądze zostaną wydane dla Polski, dla Polaków, a nie zostaną zawłaszczone przez PiS właśnie i jego nomenklaturę, co się dzisiaj niestety w polskim pan poseł Wojciech Kossakowski. To jest to, o czym mówiłem o gospodarce. Wystarczy popatrzeć na Obajtka, na Orlen. Wie pan, ile zadłużenie Orlenu dzisiaj... Pan poseł Wojciech Kossakowski, chciałbym, żeby miał szansę ustosunkowania się do tego tworzenia państwa PiSu. Szanowni Państwo, to są bzdury, co mówi poseł Janusz Cichoń, ponieważ to nie jest to państwo PiS-u, państwo wszystkich Polaków. Pieniądze, które z Krajowego Planu Odbudowy trafią do samorządu, to właśnie też dzięki wszystkim, którzy do tego stołu usiedli, lewicy i tym, którzy negocjowali te pieniądze, a wy dobrze o tym wiemy, bo wczoraj chociażby poseł Gawkowski powiedział, że były rozmowy o tym, żeby obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Proponowaliście Gowinowi marszałka Sejmu. On się na to nie zgodził i później nie widzieliście, co zrobić, dlatego się wstrzymaliście. Ale wstrzymanie się nad KPO jest faktem, że głosowaliście przeciwko tym pieniądzom. Jesteśmy siódmym krajem, który tego jeszcze nie zrobił. Panie pośle, jeszcze jedno pytanie do pana Wojciecha. Jeszcze jedno słowo. Ludzie mądrzy i ambitni uczą się na błędach. Wy się do tego błędu nie potraficie. Pan poseł Wojciech Kossakowski, jeszcze jedno pytanie. Czy był jakiś tajny aneks do umowy między Lewicą a Prawem i Sprawiedliwością w sprawie głosowania nad Krajowym Planem Odbudowy? Czy były tam jakieś zapiski, czy tajne porozumienie o emeryturach mundurowych, które zostały zabrane, tak jak tutaj część prasy pisze, najpierw przez Platformę Obywatelską, potem przez PiS funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, czy czym, którzy współpracowali ze Służbą Bezpieczeństwa i teraz Trybunał Konstytucyjny 17 czerwca miałby się tym zająć w taki sposób, żeby jednak cofnąć te zapisy dotyczące ograniczenia tych emerytur. Panie redaktorze, ja o tym nie słyszałem, ale wiem, że było tajne porozumienie opozycji, Platformy, PSL-u, które chciało obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, proponując panu wicepremierowi Gowinowi stanowisko marszałka. I jeszcze jednym zdaniem odniosę się do tego. Ludzie mądrzy, ambitni uczą się na błędach. Platforma do tego błędu nie potrafi się przyznać. To nie boli. Wystarczy powiedzieć przepraszam. Możecie to naprawić w Senacie. Dlaczego w Senacie opóźniacie pracę nad Krajowym Planem Odbudowy? To jest niedopuszczalne. Blokujecie pieniądze, które mają trafić do wszystkich dziedzin gospodarki, hotelarzy, przedsiębiorców, szpitali. Blokujecie te pieniądze w myśl partykularnych swoich interesów. Chęcia objęcia władzy. To wam się nie uda. Toniecie. Platforma tonie i już się z tego nie podniesie. Pan poseł Janusz Cichoń. Tonie pan? Pan PiS, i pana partia? PiS, mogę powiedzieć, niszczy polskie państwo. Państwo jest w rozkładzie, a opozycja
No, musi, musi w tej sytuacji, po to jest nasz list, po to jest nasz list, że PiS odsunąć od władzy, że się skoncentrowała Platforma, żeby się porozumiała, wydobyła wszystkie swoje zasoby, połączyła opozycję i odsunęła PiS od władzy, bo PiS psuje polskie państwo. I to jest w interesie Polski. Natomiast rzeczywiście SLD się skusiło czymś, nie do końca wiemy czym. Nie mogę powiedzieć, bo nie znam żadnego tajnego protokołu. Natomiast znając formułę działania PiSu, to bardzo prawdopodobne, że tego typu rozwiązania zostały pod stołem uzgodnione. Na zakończenie jeszcze chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pandemii na Warmii i Mazurach. Czy w pana w opinii pandemia na Warmii i Mazurach kończy się powoli? Czy możemy faktycznie tego 15 zdjąć swobodnie maseczki, oddychać świeżym powietrzem i mówić, że no, ten element, jeśli chodzi o nasze życie społeczne, mamy za sobą? Pan poseł Wojciech Kossakowski. Panie redaktorze, no, coraz więcej osób zaszczepionych, to bardzo cieszy. Ludzie się szczepią, Polacy się szczepią i to jest dobrze. Cały czas podkreślaliśmy, że wyjściem z pandemii jest, żebyśmy mogli wyjść z pandemii, powinniśmy się zaszczepić. Jeszcze te szczepienia idą. Zakażeń w naszym województwie jest coraz mniej. To też napawa optymizmem. Ładna pogoda, aczkolwiek musimy uważać. Musimy uważać po otwarciu szkół. Wiemy o tym, że pojawiają się już miejsca, gdzie trzeba wprowadzać kwarantannę, ale nie możemy w nieskończoność czekać, dlatego powoli luzujemy gospodarkę, powoli chcemy tego, aby zdjąć maseczki, żeby poruszać się normalnie, aby w końcu ta pandemia odeszła, abyśmy mogli na początku wakacji, przez wakacje normalnie oddychać, normalnie się spotykać i normalnie żyć. Janusz Cichoń, poseł Platformy Obywatelskiej. No, rzeczywiście powiało optymizmem, natomiast no, klucz do pełnego sukcesu to jednak szczepienia. Apel o to, żebyśmy się szczepili, ale też do rządów, żeby lepiej docierał, zwłaszcza na obszary wiejskie, zwłaszcza do małych miejscowości, gdzie 40 ponad procent, panie pośle, osób powyżej 80 roku życia się nie zaszczepiło jeszcze. 43%. To oznacza, że te osoby są bardzo narażone na zachorowanie jeszcze i bez szczepienia tego nie unikną. Trzeba zwielokrotnić wysiłki. Musimy kończyć, w wymiarze edukacyjnym i propagandowym, specjalistami od propagandy jesteście, a z tym sobie poradzić jakoś nie potraficie. Musimy kończyć. To, macie szansę. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Naszymi gośćmi byli poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister finansów Janusz Cichoń. Bardzo dziękuję panie pośle. Bardzo. I Wojciech Kossakowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Warmii i Mazur. Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę miłego dnia i miłego tygodnia. Z ładną pogodą mamy nadzieję dzisiaj. To były poranne pytania Radia Olsztyn.